10 wielkich firm, które stały się słabe. Będzie o firmach, które swego czasu stanowiły przykład dla innych przedsiębiorstw, jednakże z czasem albo upadły, albo stały się po prostu gorsze wskutek złego zarządzania. Oto 10 takich firm. Nokia, fińskie przedsiębiorstwo zajmujące się technologiami telekomunikacyjnymi. Znane z produkcji telefonów komórkowych, przedsiębiorstwo zostało założone w roku 1865 jako fabryka masy papierniczej, następnie zajmowało się produkcją kabli i galanterii gumowej. Przedsiębiorstwo zaczęło używać nazwy Nokia po przeniesieniu produkcji do miasta Nokia Finlandii. Po przeprowadzce przedsiębiorstwo weszło w branżę elektroniczną produkując elektronikę użytkową, telewizory, magnetowidy, zestawy do odbioru telewizji satelitarnej, a także podzespoły elektroniczne. Nokia była najlepszą firmą, póki na rynek nie wkroczyły smartfony. Werze wybajerowanych telefonów Nokia niestety nie nadążyła za trendami. W kwietniu 2014 roku dział urządzeń i usług został przejęty przez Microsoft, a w maju 2016 roku dział telefonów podstawowych został odkupiony przez tajwański FIG oraz fiński HDM. Ja osobiście bardzo lubię Nokie do dziś i uwielbiam ich smartfony, bo są funkcjonalne w przeciwieństwie do tych naszpikowanych różnymi badziwiami Samsungów czy iPhone'ów, ale to moje zdanie. Biedronka. Założycielem sieci sklepów detalicznych Biedronka był przedsiębiorca Mariusz Świtalski, właściciel elektromisu. Pierwszy sklep sieci Biedronka otwarto w Poznaniu. Zapowiadało się to bardzo dobrze. Myślano, że będzie to polski sklep z polskimi produktami dla polskich klientów. Od 1997 roku wpadł do spółki Jeronimo Marins, której właścicielem jest portugalskie konsortium. Co to dużo mówić, syf w tych sklepach tanie produkty i to legendarne przeklejanie naklejek z wyprodukowano w Hiszpanii czy tam Portugalii na wyprodukowano w Polsce. Tiger, marka bezalkoholowego napoju energetyzującego, na początku produkowanego przez przedsiębiorstwo Foodcare, a od grudnia 2010 roku wyłącznie przez spółki z grupy Maspex w Wadowice. Tiger Energy Drink zadebiutował na polskim rynku w roku 2003. Marka od początku korzystała ze wizerunku Dariusza Tigera Michalczewskiego, który grał m.in. w pierwszej reklamie telewizyjnej napoju. Produkcją początkowo zajmowało się przedsiębiorstwo Gelwe, później funkcjonujące pod firmą Foodcare. W 2005 roku marka odświeżyła logo oraz zmieniono hasło reklamowe na Power is Back. Pięć lat po debiucie w roku 2008 Tiger prześcignął pod względem sprzedażowym Red Bulla, został tym samym liderem na polskim rynku wśród napojów energetycznych. W tym samym roku Fundacja Darka Michalczewskiego, Równe Szanse, zdecydowała się zakończyć współpracę z Footker i udzielić licencji na produkcję napoju przedsiębiorstwu Maspex. I to był moment, w którym Tiger upadł. Footker zaś postanowiło wprowadzić inny napój, będący konkurencją dla Tigera, a mianowicie Black. I Footker również zatrudniło do reklam Tigera, ale nie Darka Michalczewskiego, tylko prawdziwego Tigera, Mike'a Tysona. Od tego czasu Black zyskiwał popularność, a Tiger. Poprzez swoje puste pseudo-młodzieżowe reklamy i naśmiewanie się z historii Polski stracił zwolenników. Ja wiem, że chodzi o pieniądze i to wszystko jest reklama, ale zobaczcie, jak do reklamy podchodzą te dwie firmy. Black zatrudnia Tysona, żeby powiedział coś fajnego Polsce i walić to, czy gość się jąka. Jakbym ja dostał w tyle razy co on, też bym się jąkał. Znaczy, i tak się jąka, ale to nieważne. A Tiger robi coś takiego. No, Powiedzcie mi, czy to nie jest upadek Tigera. Texaco, amerykański koncern branży paliwowej, utworzony w Teksasie w 1901 roku, przez 100 lat swojego istnienia ulegał licznym przekształceniom, nabywał inne przedsiębiorstwa i wchodził w fuzje z innymi, cały czas rozszerzając zakres swojej działalności, początkowo na Stany Zjednoczone, później na inne kraje Ameryki oraz pozostałe kontynenty. W Polsce również mieliśmy stację Texaco. W końcu one upadły i zostały przekształcone w Shell. W roku 2001 do Doszło do fuzji Texaco z innym koncernem tej branży, z Chevronem, w wyniku czego powstała spółka Chevron Texaco. I był to koniec stuletniej historii Texaco. Walić tradycję, nie? Compact, amerykańskie przedsiębiorstwo komputerowe założone w lutym 1982 roku, produkujące głównie komputery osobiste i laptopy. Był to naprawdę jeden z lepszych producentów komputerów i wszystko zapowiadało się całkiem dobrze, ale błędem Compact było połączenie się z przedsiębiorstwem HP, które z czasem zyskało zwolenników, dominując Compact, tym samym HP całkowicie zdominowało i wygasiło. Compaq. I tak możemy mówić, że w 2013 roku Compact kompletnie przestał istnieć, bo przestał, a to co Compact zostało przejęte przez HP. Kodak, jeden z największych koncernów na świecie zajmujących się produkcją sprzętu fotograficznego i filmowego, przedsiębiorstwo, wprowadziło na rynek wiele podstawowych, obecnie technologii fotograficznych takich jak film fotograficzny w rolkach 35 mm oraz pierwszy aparat fotograficzny dla amatorów. W 1888 roku model aparatu Kodak nr 1 kosztował 25 dolarów, co odpowiadało miesięcznej pensji robotnika. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w rynek fotografii cyfrowej, którego panowanie jest obecnie głównym celem strategicznym koncernu. 13 stycznia 2004 roku koncern ogłosił zaprzestanie produkcji aparatów małoobrazkowych w USA i w Europie Zachodniej. Na początku XXI wieku koncern Kodak przeżywał kryzys ekonomiczny związany ze strategicznymi błędami w zarządzaniu popełnianymi w ciągu kilku wcześniejszych lat. W 2012 roku Kodak złożył wniosek o ochronę przed upadłością, zamierzając przeprowadzić restrukturyzację. Przedsiębiorstwo zdołało jednak spłacić swoje zaległe długi i zlikwidować zbędne koszty. Niestety Kodak na tę chwilę jeszcze się nie odbudował. Pontiac, o oh, legenda amerykańska marka samochodu osobowego oraz producent silników należała do koncernu General Motors. Pojazdy cechowały się niewielkimi rozmiarami, lecz posiadały sześciocylindrowy silnik własnej konstrukcji. Pontiac był pierwszą z wprowadzonych marek towarzyszących. W pierwszym roku sprzedał blisko 50 tysięcy pojazdów. W 1929 roku General Motors sprzedało o 163 tysiące więcej pojazdów marki Pontiac niż Oakland, który został wyparty całkowicie podczas wielkiego kryzysu w latach 30. Pontiac był jedną z czterech marek, która przetrwała. Po zaprezentowaniu udanych modeli GTO i Firebeard, zarząd powoli zaczął kreować. Pontiac jako oddzielną markę samochodów o sportowym charakterze. 27 kwietnia 2009 roku na konferencji prasowej koncern General Motors ogłosił oficjalnie upadłość marki, spowodowaną sporymi problemami finansowymi koncernu. Prace w zakładach Pontiaca straciło około 7,5 tysiąca osób. Marka zniknęła z rynku w 2010 roku. Panam, amerykańskie linie lotnicze. Firma została założona w 1927 roku. Firma historyczna i popkulturowa to właśnie pilotem Panamu był Frank z filmu Złap mnie, jeśli potrafisz Stevena Spielberga. Linie lotnicze Panam jako pierwsze posiadały w swojej flocie samolot Boeing 747. Tymi samolotami Panam dostarczał pocztę w latach 70. XX wieku również do Warszawy. Ostatni lot Panam wykonał do Miami 4 grudnia 1991 roku. początkiem upadku Panamu był zamach nad Lockerbie. Zamach został przeprowadzony 21 grudnia 1988 roku w Szkocji. W wyniku podłożenia na pokładzie bomby eksplodował amerykański samolot Boeing 747 lecący z Londynu do Nowego Jorku. Zginęło 259 osób w samolocie i 11 osób w w mieście, na które spadł samolot. Był to obok katastrofy linii Air India 182, największy zamach terrorystyczny w historii przed atakiem z 11 września w Stanach Zjednoczonych. Ofiary zamachu pochodziły z 21 krajów. Firma zbankrutowała w 1991 roku, nie potrafiąc odbudować wizerunku po tragicznych wydarzeniach. Maybach, marka luksusowych i sportowych samochodów osobowych. W listopadzie 2011 roku prezes firmy poinformował o likwidacji marki Maybach w roku następnym z powodu słabych wyników finansowych. W listopadzie 2014 roku zarząd ogłosił, że marka zostanie reaktywowana, ale w formie luksusowej wersji modeli Mercedesa, a nie jako samodzielny byt. Wkrótce potem podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles zaprezentowano model Mercedes-Maybach klasy S zbudowany na bazie przedłużonej wersji modelu Mercedes-Benz W222. Takim sposobem jedna z najlepszych marek samochodowych upadła i weszła w skład firmy Mercedes. Apple, amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibów w Kalifornii. Założona 1 kwietnia 1976 roku przez Steve'a Woźniaka, Steve'a Jobsa i Ronalda Wayna, aby projektować i sprzedawać kompletne zmontowane zestawy komputerów osobistych. Od stycznia 1977 roku działała formalnie jako spółka Apple Computer. Od stycznia 2007 roku nazwę zmieniono na Apple Inc. Za czasów Steve'a Jobsa była to najlepsza technologiczna firma, współcześnie jest to najlepsza modowa firma, bo Apple you <laughs> Nie jest dobre, jest modne. Przecież to jest śmieszne co oni robią. Ich sprzęt kosztuje fortunę, a jest niepraktyczny. Jak ja bym miał zapłacić 2000 zł za telefon, to oczekiwałbym, że włożył tam drucik i będzie się ładować. A tam trzeba mieć jakąś swoją specjalną ładowarkę, specjalne wejście na słuchawki. No katastrofa jakaś. A ostatnia akcja, posłuchajcie. Jest to tak żałosne, że ludzie wyśmiali prowadzącego konferencję Apple. Firma ogłosiła, że będzie sprzedawać monitor, który będzie kosztować 19 000 zł. Oczywiście cenę przykładam na złoty i zaokrąglam. 19 tysięcy złotych za monitor. Ewentualnie można dokupić sobie nóżkę do monitora za blisko 4000 zł. Ogarniacie, sprzedają monitor bez nóżki, która kosztuje 4000 złotych. To ja bym sobie, kurde, za taką kwotę zatrudnił osobę do trzymania tego monitora. No, nie wydaje Wam się to śmieszne? A pewnie dokładnie taki sam monitor zrobi Microsoft i będzie sprzedawać go nie po 19 tysięcy, ale po 3 tysiące. Ale nie będzie jabłuszka, co to za las w ogóle bez jabłuszka, nie? Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!